Wydaje się, że to, że mógł zostać otruty na polecenie władz politycznych, jest całkiem możliwe, bo na pewno działalność takich osób, jak Michał Piotr, była niemile widziana przez władze carskie. Nieborów jest chyba najlepszym miejscem, żeby opowiedzieć historię mojego dalekiego krewnego Michała Piotra Radziwiłła. Nieborów to niewielka miejscowość położona w centralnej Polsce. To właśnie tu przy Pałacu i Parku Arkadia działa manufaktura Majolika Nieborów. W 2017 roku, po ponad 100 latach, ten unikatowy zakład produkujący ceramikę wrócił w ręce rodziny Radziwiłłów i działa pod szyldem Fundacji Trzy Trąby. Produkujemy różne naczynia i inne przedmioty ceramiczne według technologii majolikowej. Zatrudniamy też profesjonalnego ceramika plus kilka osób, które przyuczyły się do tego zawodu. Wśród tych osób jest moja żona i jej siostra. To są prawnuczki ostatniego właściciela przedwojennego pałacu i majątku Nieborów, Janusza Radziwiłła. Manufaktura powstała w latach 80. XIX wieku. Założył ją Michał Piotr Radziwiłł, zainspirowany podobnymi zakładami, które widział podczas swoich podróży do Włoch. Na początku była to mała, skromna manufaktura. Jej produkcja od początku do końca odbywała się w jednym budynku. Materiał na te produkty pozyskiwano tutaj z lokalnej ziemi, która jest bardzo bogata właśnie w glinę. I od początku do końca cały proces odbywał się w manufakturze, która do dzisiaj istnieje. Michał Piotr zatrudnił ponad 100 osób w tym najbardziej takim szczytowym punkcie działalności tego przedsięwzięcia. Nieborów stał się wówczas ośrodkiem skupiającym wybitnych artystów. Dekorowaniem przedmiotów majolikowych, naczyń, kafli czy pieców zajmowali się bowiem uczniowie Wojciecha Gersona z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Co więcej, uczyli tego lokalną społeczność. Uczestniczył w tym także Michał Piotr, znany ze swojej artystycznej pasji. Było to przedsięwzięcie biznesowe, ale był to też czas pozytywizmu i Michał Piotr jako typowy pozytywista, człowiek o dużej wrażliwości społecznej, widział w tym przedsięwzięciu przede wszystkim tworzenie miejsc pracy dla ludności z Nieborowa i okolic. Majątek w Nieborowie należał do Radziwiłłów od 1774 roku. Michał Piotr odkupił go w opłakanym stanie od swojego stryja Zygmunta. Zygmunt Radziwiłł, który był wnukiem tych pierwszych Radziwiłłów, którzy tutaj zamieszkali, doprowadził do tego, że majątek został rozparcelowany, zabytkowe obiekty, które były gromadzone latami, sprzedał na aukcji. Nie potrafił sobie poradzić z prowadzeniem tak dużego majątku, zwłaszcza że trafił także na czasy uwłaszczenia chłopów. Michał Piotr był człowiekiem młodym, przedsiębiorczym, miał wizję, miał ku temu wszelakie predyspozycje, był też świetnie wykształcony, dlatego zakupił od swojego stryja dobra nieborowskie i tutaj wprowadził zupełnie nowoczesne zarządzanie całym majątkiem. Michał Piotr Radziwiłł przybył do Nieborowa ze swojego majątku w Szpanowie, który znajduje się na terenach dzisiejszej Ukrainy. Tam kilka lat wcześniej założył manufakturę mebli, które zresztą sam projektował. Wiemy, że stamtąd Michał Piotr przywiózł część mebli, które dzisiaj znajdują się na wyposażeniu pałacu w Nieborowie. I tak samo jak sprzedawał majolikę nieborowską, tak samo sprzedawał swoje meble, które były produkowane właśnie tam w Szpanowie. Po kilku latach Prosperity Radziwiłł był jednak zmuszony zakończyć działalność zarówno manufaktury w Szpanowie, jak i Nieborowie.
Należy pamiętać, że Michał Piotr dysponował olbrzymim folwarkiem, który tutaj nadal funkcjonował. On tutaj funkcjonował do końca II wojny światowej. Niezwykle żyzna gleba, lasy o wielohektarowych powierzchniach, które także były wycinane i sprzedawane, czyli sam produkt i finalnie z tego przychód pozwala utrzymywać się Michałowi Piotrowi zarówno tutaj, jak i w Szpanowie. W Szpanowie także dysponował olbrzymim majątkiem i folwarkiem. I ta praca rolnicza tak naprawdę, te płody rolnicze, one stanowiły największy przychód Michała Piotra Radziwiłła. Spośród swoich majątków Michał Piotr właśnie w Nieborowie postanowił zamieszkać razem ze swoją żoną Marią. Bliskość Warszawy dała mu duże możliwości, zarówno w działalności biznesowej, jak i artystycznej czy kulturalnej. Spod piór Michała Piotra wychodziły utwory sceniczne grane w amatorskich teatrach. Nowele i wiersze publikował w Bibliotece Warszawskiej, a także w Czasie i Tygodniku Ilustrowanym. Uwielbiał też rysować, dokumentując w ten sposób pałacowe życie i swoich bliskich. Szukał sposobów do tego, żeby umacniać kulturę polską. Zaangażował się między innymi we wsparcie czy popularyzację literatury Sienkiewicza poprzez finansowanie ilustracji do jego książek i także zaangażował się w takie wydarzenie, to było 25-lecie działalności literackiej Henryka Sienkiewicza. To była, prawda, wtedy postać kultowa, jeśli chodzi o literaturę. Michał Piotr był członkiem Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Angażował się również charytatywnie. Był prezesem Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Założył przytułek dla bezdomnych chłopców przy ulicy Starej w Warszawie. Był też człowiekiem bardzo religijnym. A religia przez wieki łączyła się także z kulturą i sztuką. Michał Piotr ufundował bardzo ciekawy kościół w Nieborowie. Wcześniej był tam niewielki drewniany kościół. Pod koniec XIX wieku powstał nowy kościół. Nawet założył z proboszczem cegielnię, w której wyrabiano cegły właśnie na potrzebę budowy tego kościoła. Wiemy doskonale, że ta cegła była także sprzedawana do okolicznych miejscowości, chociażby do Łowicza. Tak więc on zaangażował nie tylko swoje środki, ale olbrzymie chęci po to, aby być częścią tej społeczności, aby się z nią integrować i z nią funkcjonować i żyć. O zaangażowaniu na rzecz osób biednych i potrzebujących świadczy również inne przedsięwzięcie Michała Piotra i jego żony Marii. Budowa bazyliki przy ulicy Kawęczyńskiej na warszawskiej Pradze. Ten pomysł budowania wielkiej bazyliki dla ludności, dla tej biedoty warszawskiej, dzisiaj może dziwić, ale w tamtych czasach było to bardzo ważne jako sposób docenienia tych ludzi. Budowę obiektu zakończono po odzyskaniu niepodległości w 1923 roku, czyli 20 lat po śmierci Michała Piotra. Umarł nagle, w wieku 50 lat. Z listów do matki wiadomo, że chorował na serce, więc przyczyną śmierci mógł być zawał. Inna wersja mówi jednak o otruciu podczas przyjęcia w Pałacu Carskim w Skierniewicach. W Nieborowskim Muzeum zachowało się wiele pamiątek po Michale Piotrze Radziwiłle. My mówimy tutaj w Nieborowie, że to był odpowiedni człowiek w odpowiedniej epoce. On doskonale łączył różne wątki i to, że zespolił się z tą lokalną społecznością, że potrafił wyciągnąć z niej to, co najlepsze, chociażby to, że młode dziewczyny pracowały tutaj jako malarki. Nie miałyby takiej możliwości, gdyby nie było tutaj takiego ośrodka kulturotwórczego, jakim był Pałac w Nieborowie, jakim była Manufaktura Nieborowska. One miały coś więcej niż tylko takie proste życie na wsi.